Przekazałem wam na początku to, co przyjąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem, i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkim, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża za mną. Warto zwrócić na to uwagę, że święty Paweł, pisząc list do Koryntian, wspomniał o śmierci Pana Jezusa, o skutkach tej śmierci, o zwycięstwie nad złem. Ale gdyby chcieć obliczyć proporcje, to kilkoma zdaniami opowiedział o śmierci, natomiast potem rozwinął całą opowieść o zmartwychwstaniu, o tym, że po zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazywał się apostołom, ukazywał się uczniom, że w swoim uwielbionym człowieczeństwie przynosił nadzieję tym, którzy jeszcze potrzebowali umocnienia wiary. Kiedy rozmawiamy z dziećmi, to warto, wspominając o śmierci Pana Jezusa na krzyżu, warto od razu dołączyć do takiej katechezy domowej właśnie element zmartwychwstania. Opisać tę historię, kiedy Pan Jezus ukazywał się apostołom, uczniom, Marii Magdalenie, tym wszystkim ludziom, którzy potrzebowali Jego obecności. To bardzo ważne, żeby śmierć, zbawczą śmierć, powiązać z obecnością Pana Jezusa jako zmartwychwstałego pośród nas, który może udzielać nam swojego Ducha Świętego. That's all it takes, just to look around and say.